Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Pewnie trochę się dziwicie, mam czapeczkę, ocieplacz założony. Mianowicie, jest mi troszkę zimno. Dlatego tak, a nie inaczej. Wolę się ubrać, jak będzie mi ciepło ściągnąć, niż marznąć. Więc no, ja bardziej znoszę wyższe temperatury niż niższe. No tak już mam. Trochę się zajmę tutaj, prawdopodobnie chyba coś jest z cewką, więc podmienimy cewkę. Pokażę wam takie małe patenty, co mniej więcej czasami wykorzystuję. Bo wiecie, wszystko po tańności i odzysk, pełną parą odzysk. W międzyczasie już, jak widzicie tutaj na ziemi, ogarniam cewkę nową. Nową starą, czyli standardowo. Już tu wykręciłem fajkę, no przewód jest taki, no... Nie wiem, czy on od nowości był w ogóle wymieniany. Cooper Coil Cable. Więc okej, w miarę takiej dobrej klasy. Przewód miedziany, samochodowy. W podwójnym oplocie. Teorii nie powinienem sąsiadce chyba zakłócać telewizji. Mam taką nadzieję, bo nie chcę jej denerwować. Jest o wiele bardziej taki elastyczny ten przewód. A rdzeń jest mniej więcej takiej samej grubości jak tu. Mniej więcej takiej samej, a ten jest naprawdę taki twardy, ten przewód, a ten jest taki fajny, mięciusieńki, a rdzeń jest ten sam. Cewka ta jest niby jakaś sportowa, cóż o niej mogę powiedzieć, no niby ma coś tam więcej dawać, ale w realu to na pewno nie zobaczycie różnicy. Takie fajne mam gumeczki tutaj nałożone, zaraz będziecie mówić, że to pewnie jakieś oryginalne albo coś, no nie, one nie są oryginalne, one są dorabiane, jedna i druga. Fajna silikonowa, super mięciusieńka gumka. Bardzo mięciusieńka. Dorabiłem to z starych przewodów. Tu jest fajka samochodowa. Mianowicie to obciąłem tutaj, zaraz przy krawędzi. Ściągnąłem tą gumeczkę. No i mamy fajne tutaj uszczelnienie. Tutaj żadna woda nie powinna wejść. Pozostało mi się pobawić z kablami. Trzeba się będzie tym zająć i to przerobić. Bo nie wiem, gdzie jest przebicie. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Nie wiem, czy całkowicie tą instalację nie wywalę stąd. Nie zrobię tego od nowa. No, zmiana planów. Zostaje stara cewka. Znalazłem przyczynę. Mianowicie od impulsatora. Kabel mam przypalony. Gdzieś mi się dotknął przez przypadek. I go przepaliło. To było całą przyczyną. Więc dalej nie szukam. Wymieniłem jedynie kabel, iskra jest jeszcze lepsza niż była, więc nie jest źle. Tu mam, znalazłem stary kabel, taki stary ze skutera, więc wam pokażę, o co mi chodzi z tymi przewodami starymi. Ten przewód w środku był kiedyś koloru miedzianego, a teraz jest zielony. Mianowicie wdała się do środka korozja miedzi, czyli taki nalot zielony. No tutaj w środku jest normalny kolor, no ale z zewnątrz cały jest taki. Jak i ten przewód oryginalny, ten dość, że jest twardy, był dużo razy zginany. Może się gdzieś tam kable pokruszyły w środku albo coś w tym stylu. Dlatego też może być z nim problem. Założyłem ten nowy przewód. Wszystko fajnie tutaj pozarabiałem, no i jest ok. Jest ok na razie. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że będziecie ten odcinki z Loncinem tak oglądać. Miałem nadzieję na jakieś 2 do 5 tysięcy wyświetleń pod filmikami. No a tutaj można powiedzieć, że pod niektórymi, no nawet jest 20 ponad. Za wasz poświęcony czas bardzo dziękuję. No i co więcej mogę powiedzieć, mianowicie na komentarze, sekcję komentarzy możecie sobie spojrzeć. Jest bardzo duży odzew od was, jest bardzo dużo komentarzy, za to też bardzo dziękuję. Dajecie mi dużo takich pomysłów, co pozmieniać. Wasze tam oczywiście pomysły, no niektóre mogą być nietrafne, za to nikogo tam nie posądzam. Wszystkie pomysły rozważam. Nawet te takie niemądre, nawet te niemądre biorę pod uwagę. Staram się na wszystko odpisywać. Jeśli komuś coś nie odpisałem albo coś, no to przepraszam, ale mogę przeoczyć.
Jestem tylko człowiekiem. No nie ukrywajmy, to turbo tu jest zrobione wszystko po łatwiźnie. Co dalej? Bo zaraz będziecie się pytać, co dalej? Są komentarze, że się poddam, że nie będzie to chodzić i tego typu sprawy. Wiem, że to nie będzie chodzić w 100% w tym rozwiązaniu, co wybrałem, bo poszłem po łatwiźnie. Zapraszam do wcześniejszych filmików z turbolącinem. W poprzednich odcinkach wspominałem, że są dwie opcje, jak zrobić to turbo. Puścić turbo za gaźnikiem lub puścić turbo przed gaźnikiem. Gdy puszczę turbo za gaźnikiem, będzie sporo takich problemów. Będzie to troszeczkę problematyczne, dłużej zejdzie, ale jest duża szansa, że będzie wszystko chodzić i wyciągnę pełną moc. Łatwiejsza opcja, czyli puścić turbo przed gaźnikiem, zamontować to bezpośrednio tak jak ja, bez żadnego intercoolera, bez żadnych rozprężników, bez niczego takiego. Kwestia jest taka wyregulowania tego. No, jest to praktycznie niemożliwością, zawsze będzie tam przerywą. Nie będzie taki responsywny na gaz. No i inne problemy jakieś mogą się jeszcze pojawić. Z tym oczywiście zgodziłem się, chciałem to zrobić na łatwiznę, jak najszybciej. No, lecz u mnie z czasem wiadomo jak jest, widzicie po odcinkach, jak często się pojawiają. Teorii to powinny się pojawiać co 2 dni, a w praktyce no. Zanim zacząłem w ogóle tutaj robić coś przy turbo, musiałem się doszkolić ze względu takiego, że no niestety nie jestem wszechwiedzący, nie znam wszystkiego, uczę się na bieżąco. Popełniam błędy, jestem zwykłym człowiekiem, który czasami się myli. Więc bierzcie to też pod uwagę, tą granicę mojego błędu. Nie bierzcie wszystkiego dosłownie. Zachęcam wszystkich do sprawdzania informacji. Więc jakbym się czasami pomylił, możecie mnie poprawiać. I za to będę wdzięczny. Nie będę hejtował. Będę wdzięczny za poprawę różne. Choć nie polskiego, bo jestem dyslektykiem, jak coś tam brzydko napiszę, w sensie jakaś tam ortografia czy coś w tym stylu. No niestety jestem dyslektykiem, no. Staram się pisać, ale mi to nie wychodzi. Do tego doszłem, że chyba wyciągniemy pełną moc, ile się da, tak żeby korba poszła bokiem. Zrobimy te 20 parę koni, 25, 30 koni, wyciągniemy z tego silnika. No, żebyście kurde mieli. No, pewnie będzie w granicach 15. Skończy się na 15 koniach i szczelonej korbie, albo pękniętym tłoku, albo zatarciu się, albo kurde, wybebeszy się cały silnik, po prostu pęknie, rozleci się na pół. Ale wyciągniemy pełną moc tego lącina na turbie. Wydłuży się trochę, ale pokażę wam, jak to powinno mniej więcej prawidłowo wyglądać. Bo dużo osób robi tak jak pokazałem. Nagle jest wysyp ludzi, co niby już dawno, dawno montowało turbo u siebie w motorze, chociaż widać, że filmiki są świeżo nagrane, że było przede mną. Ale jakoś filmików na YouTube nie ma. No i tyle, tyle, tyle. Więc dużo osób montuje turbo tak, jak ja tu pokazałem. Czyli gaźnik, turbo, cylinder. Czyli opcja numer jeden. Opcja numer jeden. No i jest kwestia teraz tego tak, że jak mówiłem wcześniej, jest problem z wysterowaniem tego, zrobieniem, by to pracowało prawidłowo. Ja nie będę tłumaczył, bo się zbytnio na tym nie znam. No po prostu nie umiem tłumaczyć. Musicie to zrozumieć, że jestem osobą, która nie potrafi wytłumaczyć. Jeśli źle dobieram słowa, źle mnie zrozumiecie, a potem mówicie, że mówię brednie, nieprawdę, ale po prostu ja nie potrafię tego wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał. I pokażę wam opcję numer prawdopodobnie, bo tego jest pełno pewnie na internecie, jakbyście poszukali uturbianie silników, to wszystko na łatwiznę, jak ludzie idą, to jest wszystko robione tak jak tu. I w większości w pitbajkach to nie działa. Nie kręci się, będzie połączenie turbo z kolektorem, będzie turbo normalnie połączone. Potem będzie szła rura do gaźnika, puch, no i dopiero do cylindra. Chociaż no nie będzie to tak szło, bo po drodze będzie trzeba zrobić rozprężnik. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię.
bo interkulera się tu nie będzie dało wsadzić. Zaraz będziecie mówić, że musi być interkuler. No teorii musi być, ale w praktyce nie jestem w stanie po prostu interkulera tu żadnego sensownego zmieścić. Po drugie, no niestety nie będę dokładał do tego projektu pieniędzy. Wszystko robimy naprawdę po taniości. Najlepiej za darmo. Tak wybrałem sobie, że musimy się zmieścić jak w najmniejszym budżecie, czyli uturbić tego Lącina za jak najmniejszy koszt. Tak, taki mam właśnie cel. No i będzie trzeba zrobić jakiś rozprężnik, żeby po prostu gaźnik mi nie kropelkował. Czyli żeby pyliło mi paliwo, a nie żeby mi skraplało mi paliwo, bo będzie problem. Jak będzie za szybko dostawać się do cylindra, to może się skraplać i będzie kaplica. Dlatego będzie trzeba zrobić rozprężnik. Trzeba będzie zrobić blow-offa. Patrzyłem na internecie, blow-offy są bardzo drogie, więc będziemy musieli zrobić swój. Jakiegoś malutkiego blow-offa pewnie zrobimy. Ze względu takiego, że tak czy inaczej będziemy dmuchać na maksa. Na maks ile będzie? Wydmuchniemy tam z 1,5 bara. Mam nadzieję, no to tyle będzie doładowany Lącin. Teoretycznie powinno się tutaj rozprężyć, odprężyć silnik, żeby jak najwięcej tam się mieściło tego paliwa i powietrza, ale my sobie to odpuścimy. I teraz będą komentarze, żebym się poddał, a mianowicie nie, bo to jeszcze nie jest koniec z tym, jeszcze tego nie przerabiam, mianowicie robię zasilanie oleju, prawdopodobnie z silnika pociągnę zasilanie oleju, bo już adapter załatwiłem sobie na chłodnicę oleju, ale nie będzie chłodnicy oleju. Po prostu potrzebuję wyjście ciśnieniowe i z tego, co z moich pierwszych testów wynika, że to turbo nie bierze oleju, praktycznie nic. Więc ciśnienie oleju powinno być na głowicy odpowiednie, jak i zasilanie oleju w turbo też powinno być odpowiednie. Skonsultowałem się z pewnymi osobami, no i tak mi doradziły, że będzie najlepiej i najłatwiej, więc pójdziemy troszeczkę po łatwiźnie, żeby było mało skomplikowane, bo o to mi chodzi, żeby było jak najmniej skomplikowane, żebyście to wszystko zobaczyli i zrozumieli, na jakie to zasadzie działa. No, wszystko. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Bo ja mogę to zrobić skomplikowanie, tak jakieś kurde pompki, nie pompki i tego typu sprawy. Bo będzie tutaj na pewno pierdzielnik z przewodami gumowymi. Będę musiał z podciśnieniem puścić bak i podciśnieniem puścić gaźnik, więc będzie troszeczkę tam przewodów gumowych, ale nie bójcie się, ja wam to wszystko wytłumaczę, co tam na bieżąco robię. Żebyście zrozumieli, bo w opcji numer 2 dochodzi nam zrobienie podciśnieniem baku i zrobienie podciśnieniem gaźnika. Tak, dobrzeście zrozumieli. Będziemy musieli podciśnieniem zrobić bak i gaźnik, żeby to działało. No. Dlatego mówię, że poszedłem na razie po łatwiźnie, a no niestety po tej oglądalności, że jest bardzo duża, chcę to zrobić tak, jak ma być. Chociaż będzie to brzydko wyglądać, ale będzie w miarę przynajmniej tak, jak ma być, żebyście się uczyli czegoś pożytecznego, jak to powinno wyglądać, a nie jak zrobić to na łatwiznę. Więc się nie poddajemy. W dzisiejszym odcinku tego nie zrobię, bo muszę lecieć i nie zdążę, ale instalacja już jest naprawiona. Sprawdzałem, wszystko to jest porobione. Kawałek tylko izolacji na ten kabelek, więc problemów z iskrą już nie będzie. Zostanie nam tylko olej, żeby zasilało turbo, bo żeby się nie zatarło i nie psikać tym, żeby mógł przegazować. Pisała tam jedna osoba, że coś tam, że nie uchodzi mi na wolnych obrotach, że musiałem trzymać gaz, że coś tam. Tak naprawdę to ten Lącin na wolnych obrotach uchodzi. Jak dam gaz, wkręca się. Kwestia tylko jest taka, że bez ssania nie chce mi chodzić. Na ssaniu wszystko działało prawidłowo. Po prostu za mała dawka paliwa ten gaźnik daje. No, za bardzo dmucha. Po prostu za bardzo dmucha turbo, a za mało paliwa było. Dlatego na ssaniu najlepiej chodził.
maksymalna dawka paliwa i nie wkręcał się na maks na obroty, kończył się mniej więcej na takim samym zakresie obrotów, tylko wyłącznie właśnie tak samo, że sanie podawało tyle paliwa i już więcej się nie potrafiło wkręcić. I dławił go wydech, bo zobaczyliście, że dym przydławił wydech, po prostu jak się wkręcił na maks obroty, to w pewnym momencie było takie ciśnienie spalin, że przydławiło się turbo spalinami. Niestety będę musiał wywalić tą końcówkę i wpierdzielić tu konkretną rurę. Prawdopodobnie pójdzie rura na zewnątrz i będzie słychać turbo! Nie będzie gwizdać tak jak w turbo ze zmienną geometrią łopatek, ale będzie gwizdać. Na sam koniec, dobre wieści i złe. Dobre wieści to będzie takie, że jeszcze pokaże się odcinek. W następnym już zrobimy prawdopodobnie smarowanie, bo już mam wszystkie części już mam. Więc wszystko zorganizowałem, więc zrobimy smarowanie i prawdopodobnie zrobimy test doładowania. Tylko jeszcze muszę zegar trochę ogarnąć, bo na tym co teraz mam troszeczkę kłamie, bo na postoju już mam pół bara na postoju. Więc no, zrobimy jeszcze ten pomiar ciśnienia. Jazdy nie będzie. Chyba jazdy nie będzie. Jeszcze się zastanowię. Ewentualnie zrobimy próbną jazdę. To zależy jak rozwiążę tutaj smarowanie i powrót. Oczywiście na łatwiznę. Dobra, kończę odcinek, bo muszę uciekać już naprawdę. Następny mam nadzieję, że pojawi się szybko. W weekend będzie mam nadzieję więcej czasu. No i tyle no. Ja uciekam. Mam nadzieję, że się podobało. Łapeczkę w górę. Zobaczymy, wyciągniemy tą pełną moc i tyle, no. Będzie te 30 koni, 30 koni będzie. Będziemy je lecieć za 120 godzin na tym kole scentrowanym, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!